Cześć. To, co przed chwilą widzieliście, to Kacperek. Przykład robota typu AMR, autonomiczny robot mobilny. Flota takich pojazdów składająca się z trzech AMR-ów pracuje w naszych zakładach układów hamulcowych we Wrocławiu. Przede wszystkim roboty te mają wyręczać pracowników w żmudnych operacjach przewożenia wózków między lokalizacjami, nierzadko oddalonymi od siebie o kilkaset metrów. Zapewnienie dostaw towarów i podzespołów do produkcji na czas i na miejsce to podstawowe zadanie tych pojazdów. Znajdujemy się na obszarze, gdzie już za kilka miesięcy wystartuje nowa linia iBoostera drugiej generacji. Ale dzisiaj nie o tym. Obok mnie stoi robot ACTIVE Shuttle. Postanowiliśmy wykorzystać je do zautomatyzowanego transportu w naszym zakładzie. Wyposażenie robotów w kamery i czujniki są priorytetowe dla szybkiego reagowania na nagłe sytuacje awaryjne oraz zapewnienie bezpieczeństwa personelu i infrastruktury produkcyjnej.